Drodzy jeszcze narzeczeni, a już za chwilę małżonkowie. Słowo Boże, Bóg poprzez to Słowo udziela jeszcze takiej, można powiedzieć, ostatniej nauki, zanim świadomie i dobrowolnie przyrzekniecie sobie tę miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Zapewne nie wiecie, moi drodzy goście, ale właśnie Ewangelię wybrała narzeczona, co bardzo tak ją mogło w niej zaintrygować. Myślę, że to piękne chrystusowe stwierdzenie, że już od Starego Testamentu, tyle wieków przed nim, małżeństwo jako ten nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. I on ma stanowić jedno, niby dwoje w sumie obcych sobie ludzi, można powiedzieć, nie? Bo to przecież ani rodzina, ani więzy krwi, a właśnie fenomen miłości oblubieńczej, że ci obcy ludzie mogą się połączyć w jedno i jedno stanowić. I właśnie człowiek, którego Bóg powołał i wybrał do tej miłości, do realizowania jej na drodze małżeńskiej, właśnie tę miłość realizuje i tego doświadcza. Zobaczmy, moi drodzy, jedność, bycie jednością. To jest podstawowa sprawa w życiu też małżeńskim. Bo kiedy w małżeństwie dochodzi do tego, że jest dwoje ludzi, to coś jest nie tak w tym małżeństwie. Bo kochać to patrzeć razem w tym samym kierunku. Brać i nosić razem ciężary i trudy życia, razem przeżywać radości. Dlatego, moi drodzy, dążcie do tego, abyście byli taką właśnie jednością. A wtedy te słowa Chrystusowe, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, one spełnią się w was. Ale właśnie, tu Chrystus zaznacza jeszcze coś, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Dzisiaj właśnie Bóg was złączy. I do tej decyzji, jak podaje nam Chrystus w Ewangelii, trzeba chyba być dojrzałym. Dobrze to przemyśleć. Ufam, że to uczyniliście już wcześniej. Bo, moi drodzy, to jest decyzja na całe życie. Ja wiem, dzisiaj świat preferuje trochę inne spojrzenie na małżeństwo, na sakrament małżeństwa. Niektórzy w ogóle mówią, a po co właściwie sakrament małżeństwa? Jak można i tak ze sobą zamieszkać i być na długie lata? Inni mówią, że wystarczy nam tylko i wyłącznie jakiś papier, jak to mówią, z Urzędu Stanu Cywilnego i to już nam załatwia. Ale człowiek rozumny zawsze będzie sięgał właśnie do tego, co Bóg złączy. Tego człowiek niech nie rozdziela, bo zobaczmy, jeżeli tego człowiek nie rozdzieli, to Pan Bóg na pewno nie. I On będzie też dopomagał, by ta jedność nie została nigdy rozdzielona. I to jest, moi drodzy, w skrócie ta nauka płynąca właśnie z tego fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Że jeżeli człowiek Boga poprosi, jeżeli Jego zaprasza, a to dzisiaj czynią młodzi,
Jeżeli zaprasza do swego życia, to Bóg przychodzi ze swym błogosławieństwem. On nie przychodzi z pustymi rękoma, ale naprawdę ma ten porządny prezent. Moi drodzy, tak już się dzieje od początku świata, od stworzenia. Kiedy mężczyzna z kobietą łączą się w tej nierozerwalnej jedności. Ale co jeszcze powoduje, że ta jedność trwa? Ta jedność, moi drodzy, jest wynikiem miłości. Nie takiej tylko jakiejś tam, powiedzmy, ludzkiej, ale znacznie głębszej miłości oblubieńczej. A tą miłością można pokochać tylko i wyłącznie jedną kochaną osobę. I to jest właśnie też coś niesłychanego, co dotyczy miłości oblubieńczej. Taką samą siłą nie pokochasz 5, 10, nie, tylko tego jednego człowieka, którego wybrałeś, tak ci się zdaje, Bóg ci go wybrał. I dlatego, moi drodzy, warto do tego życia zaprosić Boga, który jest dawcą miłości, o której tak pięknie przeczytał nam dzisiaj, jak wytrawny lektor, chyba chrzestny, tak czy nie? Wujek, aha, to chrześniak dzisiaj służy. No właśnie, moi drodzy, znane nam słowa, nie? Nieraz je słyszymy, ale czy myśmy się nad nimi kiedykolwiek zastanawiali? Tu jest zawarta właśnie, może tak poetycko, sentencja, czym jest miłość. Może być taka esencja. Czym jest miłość? Jaką wartością w życiu człowieka? Dzisiaj człowiek goni za pieniędzmi, za dobrobytem. No ma do tego prawo. Ale powinien najpierw gonić za miłością. Taką prawdziwą. Bo co z tego, że masz pieniądze, masz luksusowe mieszkanie i nie tylko, a nie ma miłości ani w tobie, ani osoby, której tę miłość mógłbyś odwzajemnić. Wy, moi drodzy, od początku, od dziś te klocki układacie. Przyłóżcie się do tego z sercem, aby wyszła to naprawdę wspaniała budowla. Aby było to coś pięknego, co będzie nie tylko Bogu się podobało, ale w czym i wy będziecie szczęśliwi, a inni patrząc będą zazdrością może też tęsknić za takim samym życiem. Aby właśnie w miłości, w zgodzie i w tym, co Bóg złączył, by wytrwać aż do końca. Amen. Ja, Grzegorz, biorę sobie ciebie, Dorotę, Zofię, za żonę. Ja, Dorota, Zofia, biorę ciebie, Grzegorzu, za męża. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Thank you.
Państwa młodych na sali, drodzy Państwo młodzi, pozwólcie również, że od całego zespołu Ekspert oraz od domu Kresowego Przewień złożymy Wam najserdeczniejsze życzenia, a więc życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim życzymy Wam dużo, dużo zdrowia, a reszta to się powinna sama jakoś w życiu ułożyć. Jeden połóżem.